Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na haul lumpeksowy. Pokażę Wam zaległe przeróbki, właściwie jedną taką bardzo, bardzo znaczącą przeróbkę, której poświęciłam bardzo dużo czasu. Kiedyś Wam właśnie obiecywałam, że za jakiś czas ta przeróbka się pojawi i nadeszła właśnie ta chwila, czyli dzisiejszy film, w którym pokażę Wam, co takiego udało mi się zrobić z pewną sukienką. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, bardzo serdecznie wszystkich do tego zachęcam, do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole, oraz zapraszam Was do zaglądania na stronę mojego sklepu, do którego link również Wam się wyświetli w opisie filmu na dole. Zaczynam dzisiaj od przeróbki. Pokazywałam co prawda tę sukienkę już przerobioną na Instagramie, ale jeszcze w filmie tutaj dla moich widzów, czyli dla Was, tej sukienki nie pokazywałam, więc dzisiaj chciałabym troszeczkę Wam o niej opowiedzieć. Pewnie niektóre z Was kojarzą, jak ta sukienka wyglądała przed przeróbką. Wyświetli Wam się link do filmu, w którym prezentowałam właśnie tę sukienkę. Nazwałam ją Balladyna, jeżeli pamiętacie, bo tak mi się ona kojarzyła. Była to bardzo trudna przeróbka, ponieważ cała sukienka została nie tylko skrócona, ale również wypełniona tutaj w środku usztywnieniem, ponieważ chciałam nadać jej troszeczkę taki kształt klepsydry. Wiem, że na wieszaku nie prezentuje się to tak, jak ja o tym opowiadam, czyli nie widać tego kształtu właśnie tej klepsydry, ale wyświetli Wam się zdjęcie, jak ja w tej sukience wyglądałam. Już dzisiaj jej nie mierzyłam, bo jest to ciężka sprawa. Co prawda ma tutaj wymieniony z boku zamek i jest on tak jakby wydłużony, bo w pierwotnej wersji był on bardzo krótki i było bardzo ciężko zakładać tę sukienkę, więc postanowiłam sobie tę sprawę ułatwić i wszyć dłuższy zamek. Ale mimo wszystko jest to ciężka sprawa, jeśli chodzi o zakładanie takich sukienek. Całą sukienkę dodatkowo... A, jeszcze tutaj, gdzie są rękawy, zostały również skrócone i również jest tutaj usztywnienie. Sukienka została wyszyta, jak widzicie, poozdabiana właściwie takimi sztucznymi bordowymi kwiatami, których środki stanowią takie perełki. Właśnie taki, kupiłam zestaw takich dużych, fajnych perełek i tutaj te wszystkie kwiatki poozdabiałam właśnie w ten sposób. Dodatkowo tutaj są po bokach, na dole i na rękawach takie welurowe kokardki i pochodzą one z butów, które właśnie zestawiłam z tą sukienką, czyli takie welurowe. Wycięłam po prostu je z tych butów, żeby stanowiły z tą sukienką taki zestaw, żeby pasowały te buty do tych kwiatków i do tych tutaj kokardy, które poprzyszywałam. Tutaj są takie kolorowe pompony, właściwie malutkie takie pomponiki. Pewnie zastanawiacie się, skąd tutaj nagle taki kolor zielony. Po prostu tak dla ożywienia mi to jakoś tak pasowało. To są takie moje wizje, wiecie, te moje przeróbki są specyficzne. Z tyłu sukienka jest wiązana na kokardę. Kokardę zostawiłam, zachowałam. Również z tyłu jest tutaj taka powyszywana. Także z Balladyny powstało coś takiego. Miałam tę sukienkę ubrać na wesele, ale ubrałam. Wesele przepadło przez pandemię jakby. Zostało przełożone. Nie udało mi się na tym weselu niestety być, ale założyłam właśnie tę sukienkę na komunię. I bardzo dobrze się w niej czułam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba moja przeróbka. Dajcie znać, co sądzicie o wyglądzie tej sukienki obecnym, właśnie takim po przeróbce. Na sobie mam sukienkę, którą pokazywałam Wam w poprzednim, właściwie jeszcze we wcześniejszym odcinku. Jest ona mojego projektu. Można ją zobaczyć na stronie mojego sklepu. Mój ostatni zakup to jest taka koszula, która jest w przepięknym takim niebieskim, anielskim, można powiedzieć, kolorze. Bardzo mi się podoba tutaj ten przód, że jest taki plisowany. Dodatkowo tutaj ma koronkę. Jest ona bardzo stara, ponieważ poduszki zdecydowanie są do wymiany, straciły swój kształt i troszeczkę tutaj widzę w ramionach, że nie za dobrze mi się ta koszula układa, ale przy jakiejś takiej odrobinie czasu postaram się to wszystko naprawić, ponieważ ta koszula bardzo mi się podoba. Z tyłu jest również taka plisowana, zapinana na guziczek. I co chciałam Wam jeszcze o niej powiedzieć, kosztowała 5 zł, tak, i dzisiaj zaprezentowałam ją wypuszczoną. Zazwyczaj te koszule, gdy są takie duże, wchowam do środka w jakieś tam ubranie, ale dzisiaj tak postanowiłam ją zaprezentować Wam tak jakby na wierzchu.
Myślę, że spokojnie można też ją właśnie stylizować w ten sposób, że wpuszczać ją w jakieś spodnie, ale dzisiaj chciałam ją właśnie tak Wam pokazać na wierzchu, jak gdyby, wiecie, zobaczyć, jak to się też układa. Tak, zapłaciłam 5 zł, to już mówiłam, i jest ona bardzo taka przyjemna, przewiewna. Myślę, że teraz będę ją właśnie często ubierać. Kolejna rzecz to również coś takiego starego, ale bardzo mi się podoba. Ja osobiście planuję tutaj jeszcze dodać złote takie perełki albo guziki w miejsce tych kwiatków, poozdabiać to jeszcze, dlatego że chcę połączyć właśnie srebrny kolor ze złotym. Ta marynarka kojarzy mi się ze stylem Balmain. Jest taka właśnie bogata, bogato taka zdobiona, błyszcząca. Jest w moim stylu zdecydowanie. Troszeczkę muszę ją wyprasować, oczywiście nie miałam czasu. Czemu mówię, że jest stara? Ponieważ tutaj jest po prostu tak stara metka, taka aż straciła kolor, właściwie zrobiła się obrzydliwie brązowa, muszę ją wyciąć. No jest to stara rzecz i tyle, ale bardzo fajna i zapłaciłam za to 5 zł. Jeszcze chciałam coś powiedzieć Wam na temat komentarzy, że na stronie mojego sklepu praktycznie wszystko jest z poliestru. Nie wszystko jest z poliestru, a też chciałam powiedzieć, że zagłębiłam się właśnie w poliester, że tak powiem, ponieważ 60% firm, marek w ogóle odzieżowych, nawet światowej sławy, szyje z poliestru. Tak, i przede wszystkim są różne rodzaje poliestru i to nie jest tylko, nie wrzucałam wszystkiego do jednego wora, ponieważ jest i lycra, i poliamid, i przeróżne, i nawet u Versace, u Balmain, u takich sławnych projektantów, do których ja się nawet nie porównuję, rzeczy wykonywane są właśnie z tego typu materiałów, czyli z poliestru. Więc ja osobiście testowałam te sukienki. Ta sukienka, którą mam na sobie, również jest z poliestru, jest to krepa, ale skład 100% poliester. Wiecie co? Było 26 stopni, ja ubrałam tę sukienkę na chrzciny. Miało padać, ale okazało się, że jednak słoneczko, tak wiecie, przyświeciło i było 26 stopni. Ja w tej sukience zdecydowałam się pójść, nie spociłam się w niej i wręcz byłam bardzo zadowolona, bo po pierwsze ta sukienka się nie gniecie, nie trzeba jej prasować, ma ogromnie dużo zalet i przede wszystkim poliester jest bardziej wytrzymały niż na przykład bawełna oraz dodam, że ma właściwości bawełny, więc to nie jest też tak, że tak jak wspomniałam, że każdy poliester jest wrzucany do jednego wora i to jest wszystko ten sam skład. Nie. Dlatego rzeczy, które sprzedaję w moim sklepie, są przeze mnie przetestowane. Czyli ja te rzeczy nosiłam już po kilka razy, prałam i nie sprzedaję Wam byle czego. To taki po prostu chciałam dodać tutaj odnośnie właśnie niektórych niezamiłych komentarzy. Dobrze, przechodzę już do pokazywania, ponieważ wiem, że moi widzowie czekają na rzeczy, które tutaj mam jeszcze Wam do pokazania, z czego bardzo się cieszę, więc przedstawiam Wam taki płaszcz poliestrowy. Nazywam go deszczowiec, ogólnie jest przeciwdeszczowy, ja te wszystkie płaszcze nazywam deszczowce. Ma przepiękny fioletowy kolor, posiada pasek, który tutaj jest, więc można go sobie wiązać. Jest troszeczkę za duży na mnie, właściwie wcześniej był jeszcze większy, ale troszeczkę go zwężałam tutaj plecami, tyłem, ponieważ był naprawdę ogromny, jest taki szeleszczący. Myślę, że jest idealny na jesień właśnie, na taką deszczową aurę. Wystarczy założyć do niego adidasy, botki, cokolwiek tylko zechcemy. Ja dzisiaj przedstawiłam wyjątkowo ten płaszcz w wersji takiej sportowej, zapłaciłam za niego 3 zł. Kolejna rzecz to jest perełka. Zawsze w każdym moim filmie jest jakaś perełka i tym razem ja stawiam na taką koszulę. Zacznę od pokazania jej pleców, ponieważ podoba mi się niesamowicie jej nadruk. Taki wakacyjny. Nie dość, że ta koszula jest w piękne paski biało-granatowe, to jeszcze tutaj ma przepiękny rysunek i teoretycznie ktoś by powiedział, że paski by wystarczyły, ale jak dla mnie ten rysunek stanowi takie dopełnienie i ja właśnie tego typu rzeczy uwielbiam. Czyli nie dość, że coś jest jakiś wzór, to dodatkowo jeszcze pojawia się jakiś taki obrazek, jakiś nadruk. To jest zdecydowanie w 100% to, co mi się podoba. Więc tak, bardzo ładnie tutaj ktoś to zaprojektował, wymyślił. Koszula jest bardzo delikatna, niestety nie ma składu, co to jest. Z przodu jest również przepiękna.
posiada tutaj taką kieszonkę, która jest, na której również jest nadruk. Zapłaciłam za nią 5 zł, jest to mój ostatni zakup. Troszeczkę rękawy są szerokie i zastanawiam się, czy je trochę zwężać, czy nie zwężać. Zastanawiam się, czy tutaj gumki nie wstawić, żeby była taka dość ciekawa jeszcze bardziej ta koszula. Zaskoczyła mnie jedna rzecz. Podczas nagrywania przymiarki patrzę, tutaj są dziurki, a nie ma guzików do zapięcia, ani jednego właściwie. Ktoś chyba powypruwał te guziki, pewnie były bardzo ładne. Albo przyszyję do tej koszuli czerwone guziki, albo złote. Z tych dwóch kolorów będzie ta koszula jeszcze piękniej wyglądała. Dlatego dzisiaj zestawiam ją z sukienką, zawiązałam ją, myślę, że również fajnie wygląda, ale planowałam inną stylizację, no niestety przez brak guzików nie zdążyłam ich jakby w momencie nagrywania doszyć, także wybaczam ogólnie brak tych guzików, ponieważ je doszyję i będzie wszystko super ekstra pasowało. Kolejna rzecz to jest spódnica, taka idealna na nadchodzący sezon. Wyświetli Wam się tutaj stylizacja i teraz tak, ta spódnica była bardzo, bardzo duża. Tutaj mam dowód tego, że ją zwężałam. Pozostała mi taka, właściwie dwa takie elementy, które mi się przydadzą, ponieważ mam zamiar ozdobić nimi kurtkę jeansową, na przykład zrobić takie wstawki. Dlatego mam jeden i drugi, taki właśnie taką szmatkę, że tak powiem. Myślałam również o jakiejś takiej opasce w ogóle panterkowej, taki zestaw stworzyć z tą spódnicą, ale jeszcze się nad tym zastanowię, czy będę miała w ogóle czas na to. Tutaj troszeczkę ona jest niekształtna, jak ją pokazuję, ponieważ to ja ją zwężałam i wiecie, ja nie jestem krawcową i tak dalej. Na moje potrzeby mi to wystarcza, więc sobie tę spódniczkę zwęziłam. Ona ogólnie była też dłuższa, ale posiada podszewkę i stała się rzecz taka, że podczas zwężania ta podszewka jakby się przesunęła, zniszczył się rozporek z tyłu, trochę się to wszystko poprzesuwało, miałam mnóstwo roboty z tą przeróbką, ale jakoś tak chciałam bardzo ocalić tę spódnicę, bo ona mi się bardzo podoba. Zapłaciłam za nią 3 zł, mam zamiar ubierać do niej również czarny golf, jakieś czarne botki, no przeróżne właśnie stylizacje, jeśli chodzi o tę spódnicę. Mam zamiar właśnie Wam ją później prezentować na Instagramie. Kolejna rzecz to jest taka sukienka, która pochodzi z moich ostatnich zakupów. Kosztowała 5 zł. Bardzo mi się podoba, ponieważ coś się na niej dzieje. Czyli od razu zwróciłam na nią uwagę ze względu na te wszystkie frędzle. Myślałam, że jest ona dużo na mnie za duża, ale jakoś to wygląda. Fajnie ma tutaj te paski złote, czyli te ramionczka. Z tyłu jest również taka sama, 5 zł. Bardzo, bardzo fajna. Kolejna rzecz to jest kamizelka skórzana, taka szara, szaro taka musztardowa, można powiedzieć miodowa, trochę taki też nieokreślony kolor. Nie mierzyłam jej, ponieważ mam, jeśli chodzi o tę kamizelkę, pewne plany, czyli pokażę Wam, jak już będę miała taką gotową stylizację. Otóż teraz będę właśnie polowała na takie kamizelki tego typu, ponieważ będę je zakładała na odzież wierzchnią, czyli na przeróżne płaszcze, to po prostu zastąpi moje przeróbki, czyli już jakby gotową taką kamizelkę, która jest jakoś bogato zdobiona, będę zakładała na odzież wierzchnią i to będzie wyglądało jakby taka przeróbka. Ostatnio sobie to wymyśliłam i będę właśnie kupowała, polowała na takie kamizelki. Zapłaciłam za nią 5 zł. Kolejna rzecz to jest narzutka, którą udało mi się kupić przed wyjazdem na wakacje. Typowo właśnie taka na plażę, na bikini zakładamy. Już nie chciałam Wam się tutaj prezentować w stroju kąpielowym, dlatego założyłam ją na sukienkę. Wiem, nie za fajnie to wygląda, ale chodziło o pokazanie w ogóle, jak to się prezentuje. Zapłaciłam za nią jedynie 3 zł i bardzo mi się przydała na ostatnich wakacjach. Jest to taka długa, sięgająca do kostek, ale miałam takie klapki na lekkim podwyższeniu i bardzo fajnie to elegancko wyglądało. Zostały jeszcze dwie rzeczy. Przedostatnia rzecz to jest taka sukienka, która jest na mnie sporo za duża, dlatego jak ją założyłam, to się trochę przestraszyłam i myślałam, że w ogóle jej nie pokażę Wam, tylko tak na wieszaku, ale znalazłam pasek i postanowiłam, że tutaj zapnę go w talii,
założę go właśnie w talii i jakoś Wam ją tutaj zaprezentuję. Wymaga wyprasowania oczywiście. Podobają mi się jej kolory. Zastanawiam się też, czy jej nie skrócić, tej sukienki. Ogólnie bardzo mi się podoba. Też jest taka, powiedzmy, jesienna. Są to takie kwiatki pomarańczowe też, więc jak najbardziej mi się teraz przyda. Zapłaciłam za nią 3 zł. Ostatnia rzecz. To jest również taka sukienka, tunika. Ja ogólnie tunik nie lubię, więc robię z nich sukienki na zasadzie takiej, że właśnie wykorzystuję zastosowanie paska takiego, który się nosi na talię i te sukienki po prostu sobie tutaj zapinam, nadaję im kształt odpowiedni i zdecydowanie mi się bardziej to podoba, ponieważ w takiej formie wyglądam źle, ona mnie poszerza, nie wygląda za atrakcyjnie ta sukienka. Jest to 100% poliester, a jest naprawdę świetna, bo zakładałam ją na upał i nic tak naprawdę się ze mną nie działo, nie spodziewałam się jakoś i naprawdę też jakiś to jest fajny poliester. Steven Berry to jest jakaś marka, rozmiar 36. Tutaj ma gumkę wszytą, ja te gumki bardzo lubię, dzięki czemu ten rękaw fajnie wygląda. Bardzo podobają mi się kolory, jakie są na tej sukience, na tej bluzce, tunice. Dobra, sukience powiedzmy, ponieważ mogę ją sobie zestawiać do różnych szpilek i czerwonych, i kobaltowych, i tych takich turkusowych. Wszystkie te kolory mam. Postawiłam dzisiaj na takie kobaltowe, czerwony pasek. Bardzo dobrze się czuję w tej sukience. Z tyłu jest taka, widzicie, workowata duża, ale jest bardzo fajna i zapłaciłam za nią 3 zł. To wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że mój film Wam się spodobał, że rzeczy, które Wam pokazałam, jakoś przypadną Wam do gustu. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia mojego Instagrama, do zaglądania na stronę mojego sklepu i trzymajcie się. Zapraszam na kolejne filmy.